Zjednoczonych, podobnie jak obywatele, no, nie wykazują jakiejś szczególnej wiedzy o świecie poza Stanami Zjednoczonymi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, pokazuje pewien wizerunek Polski, który został zbudowany przez media zachodnioeuropejskie w ostatnich latach, w szczególności na kanwie sporu o ustawę nowelizującą ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej. O tyle, być może aż tyle. No strasznie, tylko że strasznie taką kulą w płot po prostu zostało trafione, bo spośród różnych radykalnych polityków polskich, akurat marszałek Karczewski najmniej, znaczy jest jednym z tych, którzy najmniej zasługują na takie uproszczenia, powiedzmy. Czy sprawa nie powinna zostać zostawiona ze względu na pomyślać, że motywacje mogą wynikać nie tylko i wyłącznie z polityki miejskiej, tylko właśnie z jakiegoś emocjonalnego zaangażowania pana, który zarządza tym miasteczkiem. No ale pomnik to pomnik, to jest jeden temat, no, a druga kwestia to jest to, o czym wspomniał pan Sebastian Gajewski. No, znów pojawia się temat relacji polsko-żydowskich. No ale skoro tutaj mamy stanowisko tych polskich Żydów jednoznacznie, tak, stające w obronie polskich racji, no to jakoś mam wrażenie, że jeśli już bardziej niż stanowisko nawet Polonii Amerykańskiej, to powinno zadziałać jakoś otrzeźwiająco. Tak mi się do tej pory wydawało, że tak to działa. Więc może to troszkę da do myślenia tamtej stronie. No to w takim razie tym lekko zawieszonym stwierdzeniem kończymy ten temat. Pozwolicie państwo, że teraz kolejny. No i tutaj chyba będzie dużo do opowiadania i dużo do powiedzenia, bo tak naprawdę łączy nam się tutaj kilka wątków. Zacznijmy od spotkania pomiędzy szefem MSZ-u Jackiem Czaputowiczem a panem Timmermansem, po którym pojawiły się takie na poły optymistyczne komentarze z obu stron, które sugerują, że być może ten spór dotyczący praworządności artykułu 7 uda się zażegnać, ale i po jednej i po drugiej stronie pojawiło się też bardzo wyraźne ale. Ja jestem głęboko przekonany i to od dłuższego czasu, że ten spór uda się zakończyć. Nie jest w interesie ani w interesie Polski, ani w interesie Unii Europejskiej, żeby przechodzić do dalszych etapów postępowania w sprawie ochrony praworządności i uruchamiać kolejne środki, ale, które są przewidziane przez artykuł 7. Pojawia się kolejny wątek, czyli fundusze unijne, no i kwestia tego, na ile te fundusze będą uzależnione właśnie od kwestii praworządności. No tak, ale myślę, że kwestia, ja się tutaj absolutnie zgadzam z przedmówcą, że tutaj obie strony od dłuższego czasu już szukają sposobu na załagodzenie tego sporu artykuł 7, bo jeżeli już rzeczywiście być może dyskusja się teraz przerzuci na dzielenie pieniędzy, natomiast no, kwestia artykułu 7 jest niewygodna trochę dla Unii, bo tutaj byłoby ciężko to przeprowadzić ze względu na chociażby weto węgierskie. Z drugiej strony, no wiadomo, że dla nas też mimo wszystko, znaczy jest niewygodna z przyczyn oczywistych, no bo ile można dyskutować o tym łamaniu konstytucji, mówię w cudzysłowie. I tu już te sygnały już chyba od połowy stycznia są, czy od lutego już są takie, że rzeczywiście to jest tylko szukanie w tej chwili metody takiego wyjścia z twarzą przez obie strony, żeby się dogadać, więc bardziej wierzę tym właśnie zapowiedziom, że to jest to ostatnie spotkanie idzie w tym kierunku, niż że to się tam będzie dalej zaostrzać. Moim zdaniem myśmy się znaleźli w dosyć trudnej sytuacji i też ta determinacja, żeby to zakończyć, jest duża. No, to, o tym świadczy chociażby, że dwoje ministrów było 3 maja w Brukseli i rozmawiało z Timmermansem, przedstawiając kolejne propozycje ustępstw, w cudzysłowie ustępstw, bo to są takie słabe ustępstwa, mówiąc o asesorach i o skardze nadzwyczajnej. Więc to świadczy o tym, że chcemy sobie wyczyścić pole przed 14 maja, bo wtedy przynajmniej próbujemy, przynajmniej wtedy ma zebrać się ta Rada do Spraw Ogólnych Unii Europejskiej i dyskutować, co dalej z tą polską praworządnością i artykułem 7. No i to jest jedna kwestia. Druga kwestia to są jednak fundusze unijne. Te ostatnie doniesienia pokazują, że ten projekt nie jest dla nas korzystny, że możemy stracić nawet 13%, ponad 13% tych funduszy w stosunku do tego, co było do tej pory. No i nasza pozycja negocjacyjna zawsze będzie silniejsza, jeżeli sprawę praworządności zamkniemy. I znaczy 13% to zapewne stracimy, bo to o tyle zostały obcięte te fundusze, na których my najbardziej korzystamy, a w dodatku jeszcze mówi się o tym, że część tych pieniędzy, które zostaną, w dużo większym stopniu zostanie przerzucona na kraje Unii Europy. Chciałem o tym powiedzieć. Więc być może to nawet mowa może o większych więcej. Kwotach. No tak, to jest co najmniej 13%, to jest dobre sformułowanie. Więc jeżeli chcemy walczyć o to,
żebyśmy nie stracili zbyt dużo, to jednak warto tą sprawę zamknąć, zanim zaczną się te twarde negocjacje o pieniądze z Unii, chociaż trochę czasu jeszcze, trzeba też pamiętać, zostało, bo to jest budżet na lata 2021-2027, więc jest jeszcze trochę 3 lata do tego, żeby ta sprawa była zamknięta. Tutaj pełna zgoda. Znaczy, ja od początku spodziewałem się tego, że ten spór, on się zakończy i zakończy się na tym pierwszym etapie tego postępowania przewidzianego przez artykuł 7. O żadnych sankcjach nie będzie tutaj mowy. I tu znowu odpowiedź przynosi najnowsza historia polityczna Unii Europejskiej, dlatego że warto przypomnieć, że na Węgrzech zostały przeprowadzone znacznie głębsze zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Viktor Orbán zlikwidował Sąd Najwyższy i powołał nową jednostkę, którą nazwał inaczej, ona się teraz nazywa Kuria. Zmienił skład Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy do istniejącego składu powołał drugie tyle sędziów, wszystkich powołanych oczywiście przez rządzący Fidesz. I mimo tego to postępowanie z artykułu 7 w stosunku do Węgier nie zostało wszczęte. Tak, ale niektórzy głównie dlatego, że Viktor Orbán umiał grać z Unią Europejską, czego nie potrafiła Beata Szydło i Witold Waszczykowski, dlatego że Viktor Orbán od razu po wprowadzeniu tych zmian szedł na pewne ustępstwa i jako idąc 3 kroki do przodu, jednocześnie cofał się o jeden krok. I zasiadał w trochę innej, mówię o jego partii, zasiadał w trochę innej frakcji, oczywiście ma bardzo duże znaczenie w Unii Europejskiej, że Prawo i Sprawiedliwość funkcjonuje w marginalnej frakcji w Parlamencie Europejskim, która w zasadzie w tych grach politycznych, które tam się toczą, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. Natomiast to doświadczenie węgierskie, ono jednak dosyć mocno sugerowało, że no Unia Europejska, Komisja Europejska raczej nie potraktuje nas w inny sposób aniżeli Węgier, bo nie jest to do końca wiarygodne. Także spodziewam się szybkiego zakończenia tego sporu, w szczególności, że dzisiaj Polska po zmianie premiera, po zmianie ministra spraw zagranicznych, no dosyć wyraźnie pokazała, że jej również na Unii zależy i że ona również jest w stanie pójść parę kroków do tyłu. Ale czy w takim razie z tego sporu dotyczącego praworządności i artykułu 7 wkroczymy w kolejny spór dotyczący też praworządności i funduszy unijnych, bo patrząc na bardzo ostre stanowisko Węgier, przedstawiciele Węgier na te nieformalne jeszcze propozycje dotyczące uzależnienia funduszy od kwestii praworządności, odpowiedzieli, to jest fragment oczywiście, bardzo krótki cytat, nie ugniemy się przed szantażem w sprawie funduszy unijnych. To jest ostre postawienie sprawy. Bardziej, że ta propozycja jest bardzo taka radykalna, bo tam żeby tą procedurę uruchomić i ukarać państwo, czy na przykład zredukować sumę tych funduszy, to nawet nie musi być jednomyślność wszystkich państw, tylko może być mniejszość państw może przegłosować taką sankcję, więc jest to bardzo niebezpieczne, więc wcale się nie dziwię. Tym bardziej, że zasady, na których miałoby się to odbywać, są też jak na razie bardzo, bardzo nieokreślone. Ja bym się nie spodziewał wprowadzenia takiego rozwiązania. Europosłowie z różnych frakcji w takich bardziej kuluarowych rozmowach mówią, że w zasadzie ten temat w większym stopniu nie istnieje i jest to próba odwrócenia opinii publicznej od tego zasadniczego sporu, jeśli idzie o perspektywę finansową, to znaczy przesunięcia priorytetów z Funduszu Spójności, ze wspólnej polityki rolnej na inne obszary, na czym Polska obiektywnie straci. Jest to jakaś gra, która jest prowadzona wewnątrz Unii Europejskiej. I jeszcze jedna rzecz, ja nie spodziewam się, bo ten mechanizm, jak rozumiem, nakładania sankcji finansowych związanych z ewentualnym naruszeniem praworządności, on się chyba nie odnosi do samej perspektywy finansowej, która jest ustalana na lat 7, tylko odnosi się do budżetów. Te budżety z kolei są ustalane w perspektywie rocznej z udziałem Parlamentu Europejskiego, więc myślę, że byłby to straszak, który funkcjonowałby na prawach artykułu 7. Może ktoś by wszczął postępowanie, ale nigdy nie zakończyłoby się to ukaraniem jakiegoś państwa. No trudno sobie to wyobrazić, nawet przy dzisiejszych uwarunkowaniach, czy w Parlamencie Europejskim, czy w Komisji Europejskiej. Czyli tak naprawdę nie będzie wielkiej burzy na ten temat? Nie, burza będzie oczywiście, że burza już jest i będzie, natomiast rzeczywiście ja też się przychylam do tego, że to jest pewien wytrych, pewien taki straszak, natomiast rzeczywiste interesy zupełnie gdzie indziej się kształtują, a że ten argument będzie używany w debacie, to mamy pewne jak w banku, ale nie sądzę, żeby on był właśnie tutaj decydujący. To na sam koniec jeszcze jeden temat, powracamy już do spraw czysto krajowych. No i pytanie, co się dalej będzie działo z protestem osób i bliskich niepełnosprawnych, który cały czas w Sejmie trwa? Przypomnijmy, że ostatnio z tymi osobami, z protestującymi, spotkała się pierwsza dama. Komentarz
komentarze samych protestujących były bardzo, bardzo pozytywne. No, pytanie, co w związku z tym? I czy to znaczy, cokolwiek to może zmienić? Będziemy mieli jakieś przesilenie na pewno w przyszłym tygodniu, kiedy będzie posiedzenie Sejmu i to będzie bardzo dziwna sytuacja, kiedy Sejm będzie procedował nad ustawami, które są jakimś efektem tego protestu, ale nie zadowalają osób protestujących, a one... Części osób, które tam siedzą, nie zadowalają, tak? To znaczy, jest kilkanaście tych osób, łącznie z rodziców, z dziećmi. A tutaj kilkadziesiąt metrów dalej, kilkanaście metrów dalej będą uchwalane te ustawy. I rzeczywiście, ja w tej chwili nie widzę takiego jakiegoś łatwego rozwiązania, bo te osoby, które tam w tym Sejmie siedzą, one są nastawione bardzo, bardzo radykalnie, one są bardzo determinowane. I ja to mówiłam od początku, bo rozmawiałam tam z nimi przez kilkanaście dni. Rzeczywiście tam nie ma woli takiego zamiany tych świadczeń finansowych, świadczenia rzeczowe i one te panie, bo to głównie są panie, są gotowe rzeczywiście do negocjacji, tylko jeśli chodzi o rozłożenie na raty dochodzenia do tych 500 zł. To jest na razie, to są ich granice kompromisu. Natomiast rząd widzi to zupełnie inaczej i tu na razie ja nie widzę takiego punktu. Moim zdaniem ocena opinii publicznej tu będzie miała kluczowe znaczenie, jednak właśnie to takie nieugięte stanowisko tych reprezentantów osób niepełnosprawnych i to takie żądanie czystej gotówki, to jednak jakby osłabiło ich trochę wizerunek, że jednak i wydaje mi się, że może to zastąpienie zmęczenie materiału w pewnym momencie i podsumowuje się zakończyć w podobny sposób, jak zakończył się z rezydentami. Ale z rezydentami, jak się zakończył się w zasadzie pomyśli rezydentów, prawda? Znaczy, jeśli chodzi o te żądania budżetowe, które się ukazały, to chyba nie do końca. Czy każdy protest wyczerpuje w pewnym momencie swój potencjał polityczny i na zachodzi zmęczenie materiału, nawet czysto fizyczne, bo ile dni można siedzieć w Sejmie i spać na posadzce razem z niepełnosprawnym dzieckiem? Ta sprawa jest sprawą niezwykle trudną i sytuacja... i żeby zaprosić go do swojego serca, żeby był siłą naszą do spełnienia jego woli. Być może rozumiem, panie Czesławie, oczywiście to są dla nas te kamienie milowe, światła, na takich drogach ciemności, święci, szczególnie święci męczennicy, oddający życie za wiarę.